Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Demonidias i zapraszam na kolejny film z serii Zagrajmy w Mortal Shell. I ruszamy wreszcie tym przejściem. Zobaczymy dokąd nas to zaprowadzi. Mam nadzieję, że jest to obszar, w którym nas nie było i tak też właśnie jest, ponieważ mamy tutaj skarb do podniesienia, którego na pewno nie podniosłem wcześniej, a to oznacza, że nie było nas tu. A to... Aha, to było w ten sposób jeszcze połączone. No dobra, czyli nie musieliśmy wchodzić tędy, ale to nie zmienia faktu, że to miejsce jest mocno odseparowane od tych innych, które już znamy. No i pokazuje jasno, że nie było mnie tutaj. Dobrze, że te małe żaby nas nie atakują, bo to już w ogóle byłaby przesada jakaś. Moi drodzy, pamiętajcie też, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów z Patronite'a, za które bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli ktoś z was ma ochotę mnie wesprzeć, nawet za kwotę 5 zł miesięcznie i otrzymać na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to serdecznie zachęcam po prostu do sprawdzenia mojego profilu, którego link macie w pierwszej opisu, a także do zobaczenia, jakie są nagrody na konkretnych progach. Serdecznie dziękuję i już teraz... Oho... Czy możemy zastanawiać, co tutaj w ogóle tak słychać? Powiem tak... Podejrzewam bossa. Albo mini bossa. No jak zwykle. Aha, masa pułapek. Tak swoją drogą. Które chyba na nic się nie zdały. Generalnie, co my tu mamy? Kolejna dojrzałość. Okej. Jezus Maria, straszne odgłosy dochodzą. Powiem tak. Największym problemem, największą bolączką na razie dla mnie w tej grze jest to. Ale tak gameplayowo, nie? Czysto. Że nie ma możliwości posiadania jakiegoś przedmiotu, który nam się respi i nas leczy. To jest dla mnie problem. Musimy chodzić i zbierać te grzybki, które się regenerują, więc gdybym był uparty, to moglibyśmy równie dobrze po te grzyby wracać sobie co, kurczę, nie wiem, 10-15 minut. Nie wiem, co ile one się respią i je podnosić. Swoją drogą, ja tam chyba nawet byłem, już wiecie? No ale dobra, czyli to się łączyło chyba z tym wszystkim. To jest niesamowite, jak ten świat jest połączony. Przynajmniej takie wrażenie sprawia na razie. Może się mylę, ale... Bardzo mi się to na razie wszystko podoba. Zobaczymy, co będzie dalej. Widzę, że tam jest coś dużego i to raczej nie jest NPC. Te zwłoki, ta cała atmosfera, jaka jest wokół tego stworzona, sugeruje tylko najgorsze. I sugeruje jedną. To będzie boss lub mini-boss. Możemy go namierzyć. Co to, kurde, jest jakiś wilkołak? O mój Boże. Grisza! Jezus Maria. On ma ostrza zamiast łap. Widzę, że moje ataki raczej na nim wielkiego wrażenia nie robią. Nie wiem, dlaczego muzyki żadnej nie ma. Nic nie wyciszyłem. Okej. Jakoś idzie na razie. No właśnie, na razie. Wiedziałem, że coś takiego się stanie, jak tylko to powiem. Chyba mam odpowiednią skorupę na tę walkę, bo jestem naprawdę bardzo mobilny. O cholera. On jest też strasznie szybki. W ogóle super, gdybym wreszcie jakiś klucz znalazł, nie? Bo tyle tych skrzynek było w tych lokacjach. A podejrzewam, że niestety... Ale... Oho. Ale podejrzewam, że będzie bardzo dużo backtrackingu po prostu. A ja nie lubię wracania do tego, co już wcześniej widziałem. Jakoś nie kręci mnie to. W ogóle tak, mamy tutaj też taką sytuację, że ja nie wiem, czy to jest boss, czy nie. Bo nie ma żadnej blokady. Może w tej grze tak właśnie wyglądają starcie z bossami. Może ostatnio to nie był mini boss, tylko boss faktycznie. Aż się przewrócił prawie. Jak się, kurde, rozkręcił. Chociaż powiem wam, że on ma tyle życia, że jeżeli to jest mini boss, to ja się boję bossów w tej grze. Także raczej stawiam na pierwszego, prawdziwego bossa. No chyba, że Harden też był pierwszy boss, powiedzmy. Tylko do niego wróciliśmy sobie, nie? Ale tam chodzi o walkę taką, żeby pozyskać broń też. Oj, 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 oj. A już tak ładnie szło. Bez jakiegoś większego ryzyka nawet walczyłem. Okej, okay. To było tak głupie. Dobra, zacznę się leczyć grzybkiem. Jest on jednak mniej wartościowy i słabszy po prostu, więc... Jakiś ewentualnie uszczerbek na zdrowiu, to on lepiej podziała. Taki mały, tam mało życia mi brakowało do full. O Boże! Dobra, nie będzie szczur. Już tyle tego zużyłem, że szkoda by było umierać teraz.
Słyszysz, Grisza? Nie możesz mnie zabijać, bo ja nie mam się czym leczyć już. Na nim to z kamieni nie robi wrażenia w ogóle. Raz, dwa. I tyle go widzieli, co? Ale my go mamy, moi drodzy! 750 punktów! Cóż za wynik! Zdobądźmy 6 punktów dojrzałości. Mamy na Trakdola, wow. I jest kolejne przejście. Wydaje mi się, że to był boss. No nie wiem, naprawdę. Dajcie znać w komentarzach. Możemy otworzyć skrzynię w końcu. I mamy część do ulepszania naszej broni. O mój Boże, w końcu, wreszcie, nareszcie. I mamy aż dwa przejścia stąd. Zanim pójdziemy dalej w takim razie w świat i puścimy się, wiecie, w wir eksploracji, to myślę, że dobrym pomysłem byłoby... Zobaczmy, co tu jest jeszcze może. I taka próba eksploracji. To jest kolejne przejście. Dobra, zostawimy to sobie. Są trzy wyjścia z jednej jaskini. Ja pierdzielę, to jest właśnie esencja tej gry, nie? Pójdziemy sobie najpierw ulepszyć broń, bo czemu nie, skoro mam już teraz narzędzie do tego. I powrócimy tutaj, na spokojnie. Myślę, że tak to będzie... aha, tak będzie lepiej to zrobić. Tak będzie lepiej, jak to zrobię, o. O Boże, jeszcze tego nie sprawdzałem chyba. Czy przeczytałem to? Już nawet nie pamiętam. Od tych emocji. Nie, nie czytałem tego. Stary więzień. Nie był taki mocny. Szczerze mówiąc, to... Spodziewałem się trochę czegoś gorszego. Dobra, tu jest ten stół do majsterkowania, więc możemy sobie z tego skorzystać. Chodźmy w takim razie... Zaraz, nie ma go tutaj. To jest na górze, obok sklepikarza. W tych innych podziemiach było obok niej. I przez to mi się pomyliło. Czyli tędy musimy pójść? Ta droga jest dość zawiła, szczerze mówiąc. Tu jest. No, tak skojarzyłem, że po drodze do sklepikarza, ale aż tak szybko do mnie pomyślał. No dobra, możemy ulepszyć sobie nasz miecz. Z niego dość korzystam, więc czemu nie? Okej. Gain enough resolve from attacking enemies to activate a powerful weapon ability. Okej, czyli wiemy, czym są te paski. W końcu tam gra to wyjaśniła. Dobra. I wiemy, czym jest Resolve. Podczas walki to zdobywamy. Ale pytanie, czy to oznacza, że ja mógłbym tylko to w miecz wpakować? Chyba tak. Chyba, że jakbym przeszedł z inną bronią, to wtedy bym mógł inne przedmioty pakować w to, w inne bronie, a nie, że ten kolec bym dał też w to, nie? W inną broń. Trochę w pokręcony sposób to powiedziałem, ale wiecie, co na myśli. Że ten kolec nie służył tylko do ulepszenia tego miecza, a do każdej innej broni, czy tylko do tego miecza był dedykowany. Wydaje mi się, że tylko do tego miecza, ale mogę się mylić. Także jak coś to dajcie znać, a ja już się skupiam bardziej na rozgrywce i lecimy do tej jaskini poeksplorować dół jeszcze. No mam mało tych punktów, stosunkowo mało, więc myślę, że nawet nie ma tutaj co myśleć o jakimś sensownym upgrade'ie. One się tak od 1200 chyba nawet punktów zaczynają. Ale powiem wam, że jestem w szoku, że aż tak często nie wpadam w te pułapki. Gdzie graliśmy w taką grę, jaką było Immortal Unchained. To takie Soulsy z karabinami. Jak tej gry nie widzicie, to serdecznie zapraszam też. No i tam mi się wydawało, że bardzo często w nie wchodziłem w takie różnego rodzaju pułapki. Tutaj są one definitywnie łatwiejsze do zaobserwowania, co nie znaczy, że są proste do uniknięcia, bo też mi się zdarzyło w nie wejść, ale łatwiejsze na pewno niż w Immortalu. Dobra. Aha, idziemy do jakichś tutaj... Aha, właśnie. No, a propos pułapek, nie? Ja wiedziałem, że tak będzie, jak to powiem. Dlatego powiedziałem, że no nie jest to może aż tak łatwe. Ta była zakamuflowana akurat. Okej. Aha, okej. Zabiło cię to. W ogóle ich było tak słychać przez ten czas. Co, i ta trucizna będzie mi schodziła, jak w skorupę dostanę? Bo przecież to były obrażenia, czy nie? Teraz się przekonamy. Nie schodzi. Dobra, czyli mogę spokojnie skorzystać z skorupy. I nie martwię się o to, że mi zatruwanie przeciwników schodzi.
To dobrze. A robi to jednak robotę. Szczególnie na takie jakieś tam małe na takie tam, wiecie, sytuacje, że przeciwnik ma mało HP i trzeba go po prostu jakoś dobić, nie? 3 tokeny kolejne. Będziemy mogli z takiego jednego sobie skorzystać, ale to może za chwilkę. Generalnie z tej jaskini pamiętajcie, że mam kilka ścieżek do sprawdzenia, więc pójdziemy tą jedną do końca, myślę. A dopiero potem zaczniemy jakoś inaczej działać. Skąd ten bełty lecą? Naprawdę? Stąd? A tam jest kolejny jeszcze zaraz. Porąbało was. Dobra. Boję się, że później się tak przyzwyczaję do tej trucizny, że ciężko będzie mi się od niej odzwyczaić, a przypominam, że mamy jeszcze przecież dwie inne skorupy, czy też klasy do odblokowania. Ja myślę, że to można w miarę zamiennie używać tych określeń, bo wiadomo o co chodzi, nie? O Boże. No to się wbiłem. Cholera wie w ogóle gdzie. Jezu, jak ta krew tu się roztrysnęła. Scripture of Defiance. Jak ja tam się teraz na górę mam dostać, co? Za cholerę nie wiem, czy ja tutaj byłem, ale chyba nie, bo nie pamiętam przeciwników w takich maskach. O Boże. Ja chcę wrócić na górę. Ale tu są skarby w sumie. O mój Boże. No, o zatruciu tego to mogę zapomnieć, niestety. Nie wiem, jak ja to przeżyłem, szczerze mówiąc. Jezu! Co za... Jump! Ała. Jumpscare. No i zabili mnie. Miałem naładowaną broń i nie wiem, jak się aktywuje to. Czy to było w tej podpowiedzi? Zaraz zobaczę. Kurde, no. Musimy to odzyskać. Boże, ale to będzie oznaczało, że muszę zeskoczyć na dół teraz. Ale przerąbane. Wow. U niej się zrespiliśmy. No. Beyond life and death. Where spirits pass across the threshold. But your spirit is bound here, unwilling to go on. Perhaps it has an obligation left to fulfill. Czy to jest przedmiot, ta maska w sensie, to przedmiot, który powoduje, że możemy cofnąć się do niej, nie chcę, z dowolnego miejsca, w dowolnym miejscu na świecie możemy się do niej teleportować. Jakbyśmy na przykład gdzieś utknęli albo chcieli wrócić, ale tracimy całe doświadczenie. Generalnie bardzo dziwna rzecz jest taka, że ja nie straciłem dojrzałości teraz, mam 18 punktów przy sobie. Ostatnio jak zginąłem, to straciłem, pamiętacie? Chyba, że mi to wyzeruje, jeżeli teraz zginę. No, też jest możliwe, że to działa w tak podstępny sposób. Swoją drogą, czy to nie jest miejsce, do którego ja spadłem? Chyba nie, co? Generalnie to jest miejsce, w którym nie było jednak. Chyba. Nie. Byłem tu, to jest początek, cholera. Może z jednym przedmiotem do leczenia i też takim badziewnym, nie? Jakby Grisza się tutaj respiła, to by był koniec po prostu mnie. A widzę, że te zwłoki nawet zostają. A nie, to są kamienie. Przepraszam! Nie wiem, co się dzieje. Chodźmy tutaj. Pierwsze miejsce. Pójdziemy po kolei. Wiem, że ostatnio nie zagrałem na lutni. Przypomniałem to sobie po zakończeniu ostatniego odcinka, tak w ogóle. No.
No chodź tu. O Boże, tu już nas zauważył. Właśnie, zatruwam, bo zabiłem tego pierwszego. Czyli generalnie warto teraz zabijać najpierw w pierwszej kolejności tych najmniejszych. No i tak zazwyczaj jest, nie? Bo wtedy na przykład możemy zniwelować przewagę liczebną. Aha, i trucizna się skończyła. Raz. I tylko raz? Okej. Okay. Dziwne. Nawet bardzo dziwne, bym powiedział. Dobra, niech będzie żaba chociaż. Może ta żaba zrobi tę różnicę, dzięki której jakoś łatwiej będzie mi tutaj przeżyć. Czy to mnie trafiło? Naprawdę? Serio? Ej! On był niewidzialny! Widzicie to? Bo ja właśnie nie! O mój Boże. Chodźmy do moich rzeczy. W pierwszej kolejności. Dobra. Wróćmy tak, żeby przekonać się, czy to jest w ogóle ścieżka, która mnie prowadzi z góry. Bo tak to teraz wyglądało. Tego ostatnio nie zauważyłem w ten sposób. Znaczy, tak może nie powiązałem. Ale to chyba jest łączone z tym miejscem, z którego teraz spadłem. Chyba właśnie tam się kieruje. Nie wiem, że ten łucznik, czy ten kusznik strzelać będzie do mnie. Nie, to jednak nie jest połączone w ten sposób. Nie jest tak łatwo, słuchajcie. Dobra, nadal zatruwam. Widzę ikonkę, bardzo dobrze. O Boże. Szkoda, że na przykład siła tej trucizny nie rośnie z każdym zabitym przeciwnikiem. To byłoby super. Są to stałe obrażenia. No są one dość takie, powiedzmy, symboliczne. I się po chwili też ta trucizna kończy. W sensie na danym przeciwniku, jeżeli ją nabijemy, bo jak uderzymy kolejnego, a nie daliśmy się trafić, to wiadomo, że będzie to trwało. Ej, dobra, to jest połączone z tym. Oh shit, co ja zrobiłem? To jest głupie. Nie róbcie tak. Naprawdę. Tu są ci kusznicy. Ej, nie gonią mnie. No. Jakim cudem on ma prawo strzelać we mnie, skoro mnie nie widzi? Wiadomo, że niecelnie, ale sam dźwięk mnie denerwuje, bo czuję się wtedy zagrożony i trochę się mniej mogę koncentrować na tym, co jest przede mną, na tej walce, nie? Wiecie, jak słyszycie, jak ktoś do was strzela, to się denerwujecie trochę. O, koniec z trucizną. No, walnij. Ten coś tak nie chce spaść, jak poprzednik. Large Bolt. Oj, proszę bardzo, mamy bełty. Nie wiem, czy one są pojedyncze, bo kosztowały chyba, kurde, 1000. ale możliwe. W ogóle tak, wejdziemy sobie na chwilkę w kompendium. Wydaje mi się, że tutaj powinien być opisany... W ogóle to wygląda, jakbym te dwie poprzednie skorupy pominął, no ale po prostu idę w innej kolejności. Wejdźmy sobie w sterowanie. O, i to. Aha, LB i RB. No dobra. Już wiem, jak to odpalić sobie, chociaż przetestujemy to na pierwszym, większym przeciwniku. Okej, okay, tak to zróbmy. Za chwilę zresztą on będzie. Ja pierdzielę, nie mogę. Skąd? Aha, to jest ten. Dobra, wszystko jasne. Zaraz do ciebie zajdę i cię zniszczę. Tak będzie. Tu jest aż dwóch tych dużych. Dobra.
Ładnie sobie... Ej, tam jeszcze prosto możemy przejść. I to jest ten budynek, który widzieliśmy. Tak, tu będzie skorupa, słuchajcie, do zyskania kolejna. Fantastycznie. Ten, co tam łazi przede mną, to nie jest niestety ten, którego mam upolować. Ten włóczęga, jak ja to nazwałem. Ale to wygląda bardzo optymistycznie. Podoba mi się to. Ja myślę, że to bardzo czujecie jak... O. I zabił mnie. Ja myślę, że to bardzo odczuwacie, jak w dużym stopniu ta gra mi się podoba. Jak dobrze się bawię. Mam nadzieję, że wam również się ją przyjemnie ogląda po prostu. Jezus Maria, 96 obrażeń. Ej, mega w ogóle to było z tą kamerą jeszcze. Czy to jest jedyna zdolność na tej broni? Chyba tak. Ten smutny dźwięk tej... O, właśnie tej struny. Dobra, giniesz od trucizny, koleś. Czyli tak, trucizna może przeważyć o jego życiu lub śmierci. To nie jest tak, że zjada go do jednego HP i potem musimy go i tak dobić mieczem na przykład, tylko może go zabić. Bardzo fajnie. Tutaj gdzieś była ta skorupa do pozyskania. I ja się zastanawiam, cholera, gdzie konkretnie? On gdzieś tutaj łaził. Masz, kurde, po głowie. Póki nie wstajesz, to czemu nie? 100 HP ponad. W ogóle dają już więcej expa, nie? 52 punkty. Sporo. Dobra, czas na łupienie. I mamy kolejny bełt oraz kukłę. Nieznaną. O nie. Boże, przeżyłem to. Ja nie mam pojęcia, jak stąd wyjść. Tu nie ma powrotu, słuchajcie, moi drodzy. Tu nie ma powrotu, tu był zeskok. Ja już widzę to ciało. Aczkolwiek niepokoi mnie to, bo nie wiem, jak ja się stąd wydostanę. Zobaczmy najpierw, czy tu są jeszcze jakieś skarby może. W ogóle, jak to niesamowicie wygląda, nie? Ale nie będę musiał odbyć żadnej walki za chwilę? Dziwne. O, ostatnio musieliśmy się bić praktycznie z bossem, a teraz nic? W ogóle z jakimś takim królem, jak widzę, mamy do czynienia. Aha, i od razu przybraliśmy to. Ja pierniczę, ile mamy HP! Jestem tankiem! Mam wrażenie, że szybciej atakuje nawet. A man is more than just asleep. Okej. Okay. No, nasza postać na pewno nie jest niewolnik, jest kurde królem. Nie wiem, jak się stąd wydostanę teraz. Naprawdę nie wiem, jak się stąd wydostanę. I to mnie, kurczę, trochę niepokoi, bo ja nie wiem, czy na przykład nie jesteśmy teraz skazani na to, że pójść do końca i zawalczyć z jakimś bossem, czy cholera wie czym. Nie chciałbym tego trochę. Musimy w ogóle poznać imię jeszcze tego, przecież, tej skorupy, tego króla, tego człowieka, jakim jesteśmy. Ach, Jezu. Chyba, że tam jest przejście. Tam coś już stoi, no nie wierzę. A tu? To jest wyjście chyba, moi drodzy. Nie, to nie jest wyjście. O. Niedobrze. No dobra, będziemy zawalczyć. Tylko jak ja cofnę się do tamtego lasku? Ja tam chcę jeszcze wszystko poeksplorować. To będzie walka. Nie mam niczego do leczenia. Ciekawe, czy zatruwam. No to jest zwykły przeciwnik, a nie jakiś boss. To jest mini-boss? Nie, to jest zwykły wróg. O Boże. Ale uniki są kiepskie. Typowy tank, nie? Okej, uniki są jak na rycerzu, ale... Ilość staminy poraża. 90 punktów mi daje! No dobra! Ale kurde, no dlaczego? No nie mogę tego zdzierżyć, że nie zrobili tutaj jakiejś opcji powrotu. Chodźmy przed siebie, w takim wypadku. Będzie kolejna lokacja na 100%. Zaraz będzie najazd kamery, pewnie już to czuję. Jest checkpoint nawet.
Dobra. O, już się to dzieje. Dwa tysiaki mam przy sobie, cholera. Wpadłem przez to, że z tym kusznikiem walczyłem. Cholernym. O, coś się zadziało. Eternal Narthex. Eternal w zasadzie. Nic nie ma. Myślę, że będziemy mogli powalczyć o jakąś broń kolejną chyba. To jest książka. Że Hadden na nas czeka. Co my tu mamy? A, no nie, nie ulepszymy sobie niczego niestety. The entrance is not far, Foundling. But you may regret trespassing. I speak not only of my brothers and sisters, but of their twins. Just as every flame casts a shadow, so too does the spirit. And here they manifest. Reflections. Birth from a broken mirror, a shattered place. Best not to burden yourself with such thoughts. Naprawdę świetnie to miejsce wygląda tak swoją drogą. Poznajmy imię. 2000 miałem. Chyba rekord. Eredrim. Świetnie to zrealizowane. Nie mam żadnej dojrzałości. Z jakiej racji, skoro miałem 9 czy 9? Nie rozumiem, jak to działa. Redukcja obrażeń o 5% przez 10 sekund. Są takie skille. O, to chyba na bossów by nawet działało, żeby zadać większe obrażenia przeciwnikom, którzy są samotni. 15% więcej HP, którego i tak jest mega dużo. Czy ja nie mam przedmiotów, które by mi zwiększyły w takim razie to? Nie wiem, jak to działa. Czemu nagle tracę? Ale ja mam, wiecie, większą zagwozdkę teraz. Mianowicie muszę ogarnąć, jak stąd wyjść. I cofnąć się, bo tutaj podejrzewam, idziemy dalej w tej lokacji, przed siebie, nie? Co to jest? Dzień dobry! Dobra, jesteś mocny. Jesteś cholernie mocny i agresywny. Ale na szczęście powolny. O mój Boże. Normalnie zgniótłby mnie. Zróbmy to. Jestem nietykalny jeszcze przez chwilę, słuchajcie. To jest świetna sprawa. Tutaj go przewracam, nie? Jak to wygląda. Mamy cię. 172 punkty. I 2 punkty. Dojrzałości. To w ogóle wygląda jak koniec gry? Czy coś takiego? Nie, no niemożliwe, nie? Ale generalnie nie będę tam leciał. Chociaż ona tak powiedziała tajemniczo, że jak tam pójdę, to będę żałował. Nie wiem, czy o to chodziło, żeby nas ostrzec przed pójściem dalej, bo to może na przykład tam naszą przygodę zakończyć w jakiś mega szybki sposób. Czy być może to było ostrzeżenie na zasadzie nie idź tam, bo jest ciężko. Jest ciężko, jak widzicie zresztą sami po tym przeciwniku pierwszym. Ale dobra, nic tutaj nie ma. Chciałem sobie zobaczyć książkę jeszcze i zawalczyć o nową broń. O toporki takie, to właśnie to miejsce widzieliśmy.
za pomocą naszego instynktu. Generalnie gra nie jest długa. Ja widzę, że już nam się powoli kończą te rzeczy, bo nam zostaje jedna broń do blokowania, albo dwie. I jedna powłoka jeszcze, nie? No, mamy trzy skorupy. Ciekawe, czy to jest dobry wybór w ogóle, tej skorupy. No, jest oczywiście Harden, także to bez zmian. Ale jest zmiana taka, że on jest szybki. Nie mam czym się leczyć tak zupełnie. W ogóle jak ja wylecę z tej... Czym? Ja się mogę ruszać? Wow! To było dziwne. Jak w ogóle wylecę z tej skorupy i wrócę, to będę miał tyle życia cały czas, że to jest szok. Jak miał 4 życia, nie? Mniej więcej wygląda. No ale ilość staminy to jednak... No woła pomstę do nieba i... Faktycznie nie ma tutaj nawet co porównywać do innych skorup. Ciężko będzie mi się naładować, żeby z tej broni skorzystać, w sensie z jej super zdolności. Okej. Chcesz iść na taką wymianę? No, dla mnie to nie jest dobry pomysł. Wow! Dla mnie to nie jest dobry pomysł, ale dla ciebie chyba też nie, bo też widzę, że trochę obrywasz. Nie wiem, czemu się poruszam trochę w tym, na boki. Mamy to. Ale nie! Kurde, kamieniem był! Ty dziadu! A tak stawiałem na ten atak, że on ci zje dużo życia. Tragedia, z dużo obrażeń w ogóle otrzymałem. Ale on jest szybki. No tak mi przerywa te ataki, skubaniec. Chyba na doskok będę liczyć najbardziej w tej walce. No tylko, że on też to ma. Krew poleciała. Praktycznie można powiedzieć, że mnie zabił już. No uderz. A, nie zdążyłem się zamienić. Wracajmy, wracajmy. A może to jest jakaś jego właściwość, znaczy tej naszej skorupy, że możemy chodzić z kamieniem, no nie wiem. Mam wrażenie, jakbyśmy się przesuwali trochę. Powinno się udać. Jeżeli tego wyjątkowo mocno nie zepsuję. Parę lat temu to bym kochał po prostu tę skorupę, dlatego że bardzo lubiłem grać tankami. Teraz jakoś się przestawię na raczej lekkich wojowników i ciężko mi się nim gra, bo dużo obrażeń dostaję, jak widzicie sami. I mnie zabił jeszcze! Nie mogę w to uwierzyć, nie mogę. Aaaa! Musimy go zabić teraz. Nie, no wstyd, jak cholera. O Boże, aż normalnie po prostu... śmiechłem sam z siebie. Boże. Nie chcę ryby. Chcę zawalczyć tutaj. Co wy mi... O mój Boże. To są moje punkty! Nie rozumiem, jak ta gra działa. Gdzie one są? Tu są.
Myślałem, że ich nie ma. Że znowu coś straciłem. A, i jemu się nie regeneruje stamina, jak jesteśmy kamieniem. Czyli to nie jest zasada. To nie jest jakaś taka, wiecie, reguła u każdego. Że tak to fajnie musi działać. Nie, tym raczej nie będę za dużo grać. Myślę, że tym akolitą najlepiej mi się grał do tej pory. I miał też najfajniejsze umiejętności. Szczególnie ta trucizna jest super. Dodaje spore pole do popisu. Szczególnie na jakichś bossach czy coś. Boże, jaką on ma szybką tą broń, to jest niemożliwe. Kurde. Ja nie wiem, czy ja mogę wypowiedzieć atak nie obrywając, w zasadzie. Taki, wiecie, bez bycia kamieniem, nie? Strasznie długo w ogóle te pojedynki trwają. Nawet w porównaniu do innych przeciwników to... Czy tam nawet bossów, powiedzmy. No to ten to naprawdę charakteryzuje się, ten Hader, nie? W sensie, charakteryzuje się niezwykłą wytrzymałością. No, ale weszło pięknie. No tak miało być ostatnio, tylko że się kurde w kamień zamienił. A teraz też bym prawie taki numer zrobił. Mało nie brakowało, jakby byłby kamieniem znowu. Aha. Cwaniak, nie? Dobrze zrobił. Stamina. No bez jaj. Co się stało? Nie no, bez jaj. Co się stało? Czemu mnie zabiło? Nie rozumiem tej gry. Ożeż, nie. Aaaa, dlaczego mnie to zabiło? Przecież odzyskałem tę skorupę, nie? Nie rozumiem tej mechaniki. Totalnie nie rozumiem. Na prawo jest do odzyskania, widzę. Dobra, do 3 razy sztuka. No ja go powinienem za pierwszym razem zrobić. Ja pierdzielę, typie. A nie, odzyskuję jednak sobie życie. Czyli wcześniej miałem jakiś błąd? Nie wiem czemu. Wcześniej mi w takim razie... Znaczy nie, staminę. Czemu mi regeneruje, a wcześniej nie chciało. Kiedy byłem, wiecie, kamieniem. Nic mi to nie dało. Kurde, to też jest problem, że ja nie mam żadnego przedmiotu do leczenia. To jest o dziwo problem! O Boże. Ile on mi tym szkody narobił? Nie zabije mnie. No jestem ciekaw, czy będę umierał od razu.
No mam życie. Aha. I teraz mogłem. Ale jak wtedy mi dobrze szło, to nie mogłem wrócić do ciała, bo nagle umarłem. Mimo to, że on mnie atakował. Okej. Okay. Nie wiem, czemu zginąłem. Może nie zauważyłem czegoś. A może po prostu coś poszło nie tak w grze. Nie wiem. Teraz to zadziałało tak, jak należy. No walnij, walnij, walnij. Już średnio mam szansę teraz, patrząc na ilość zdrowia. I na mój Resolve, który mi zresetowało. No, bez szans. Boże, jak ty się szybko ładujesz, koleś? Jesteś jakiś niemożliwy. No, Jezus Maria, serio, w takim momencie? No, nie wierzę, że go jeszcze nie sięgnąłem tym. W sumie mam wrażenie, jakbym się nie zamienił w ten kamień. A i tak by to działało. Mhm, czekamy. To będzie mała różnica znowu, no chyba, że ten Resolve jakimś cudem mi się naładuje, ale nie sądzę, żebym był w stanie to zrobić, o właśnie, z taką grą szczególnie. Mhm, znowu o tym samym pomyśleliśmy. Dobra, ładnie. Mhm, ja poczekam. Tak to powinienem prowadzić za każdym razem tę walkę. Jezus Maria, to było tak bliskie, ale się udało! Do 3 razy sztuka, moi drodzy! Hodel nie żyje! Jezus Maria! Nie wierzę w to. Ja myślałem, że tym swoim super atakiem jeszcze go zabija, ale bałem się, że kurde zblokuje mi to znowu, zamieniając się w kamień, a nawet do tego nie doszło, nawet nie zdążyłem go chyba sobie doładować i zabiłem go. Czyli mamy 3 z głowy. Zostaje nam jeszcze jedna broń do odblokowania. Nie wiem jaka w sumie, możliwe, że ta włócznia, którą widzieliśmy na samym początku gry. Chociaż chyba tak, chyba włócznia, nie? Tak by to wyglądało. Weźmy w takim razie to cudo. Czy ja mogę sobie tę broń jakoś tak zmieniać w dowolnym momencie? Czy jak to teraz wygląda? Czy musimy się teleportować do tych różnych dziwadeł? O Boże, ale to jest szybkie. Ej, to będzie super. To jest coś, co mi się bardzo podoba i ja chcę z tego korzystać. Ja chcę z tego korzystać, słuchajcie. Tutaj nic nie zrobimy. Musimy porozmawiać jeszcze. Mhm, ale ja nie chcę go ulepszać, bo jakoś na razie mi się nim dobrze nie gra. Może na jakiś bossów to będzie super wybór, ale na razie jakoś tak niezbyt. Brakuje nam jeszcze tego. Mhm, tobą zagramy. A czemu nie mogę zmienić tego? Przepraszam, może muszę umrzeć, czy jak? Chcę go wybrać. Nie wiem. Zdolności, no, odpal mi. Dajmy to, to byłoby super. Możliwe, że muszę zginąć i to wyrzucić z siebie, wiecie? Żeby to zmienić, ale to byłoby dziwne trochę. A, i tu są inne rzeczy potrzebne. Ej, ale ten perfume... A, dobra. My to widzieliśmy. Podczas tego naładowania, ja tego nie zdobyłem jeszcze. Czyli wszystko jest w porządku. Czekajcie, nie, bo to jest wyjście. Mi się wydawało, że tutaj widziałem jeszcze jakąś jedną ścieżkę, ale to chyba niemożliwe, co?
Nie, to chyba niemożliwe. Ale kurde, my tam mieliśmy tyle tych dróg do sprawdzenia, no tu musi być jakiś powrót z tej lokacji, cholera jasna. No może teraz się tam pojawimy gdzieś, a nie na tym moście, bo to byłoby bez sensu. Naprawdę, no marzę o tym, żeby to po prostu ogarnąć, no bo przecież tu jest... Przepraszam was za tę syrenę za oknem. Przecież tu jest tyle jeszcze tego do zrobienia. Tyle tych ścieżek było chociażby w miejscu, gdzie był boss, że... No, nie czaję. Nie czaję, jeżeli... nie mam fizycznej możliwości wyjścia stąd. Szczerze, tam w tamtym miejscu też w ogóle widziałem, że trochę mniej płynnie ta gra działała. Jakby trochę silnik nie ogarniał. Tutaj jest w porządku i w innych miejscach w grze również. Dajcie proszę znać w komentarzach, jak stąd wychodzi się, bo może nie da się. Nie wiem. No to byłoby strasznie głupie. No. Okej, przepraszam was za krótkie cięcie, ale zobaczcie, co odkryłem przed momentem. Tutaj mieliśmy te główne schody, nie? A, no, tu oczywiście nie ma żadnego innego skarbu, bo tak się rozejrzałem. A, tutaj ta ścieżka, bo ja nie podchodziłem do tego miejsca wcześniej. Teraz podszedłem i ona zakręca przecież tutaj na górę. Także mam normalny, swobodny sposób na wyjście z tego lasu. Na całe szczęście! Po prostu, bo gdyby było, że nie ma takiej opcji wyjścia stąd, to bym się załamał. Ale na szczęście jest. Także fantastycznie. I jesteśmy na samym początku. Ładnie to działa. Super ciachamy tym. A tak z wyskoku tak samo skutecznie jak każda inna broń chyba? Ale o wiele szybciej wyprowadzamy resztę ataków. Coś czuję, że zostanę fanem tej broni. Z tym, że potrzebuję innej skorupy. Nie chcę tego szczura na razie konsumować. Ojej, jak jęczy. Dobra, idziemy przed siebie teraz, tak myślę? Chyba. Bo kurde, mam tyle życia, nie? Więc takim jednym grzybkiem to ja sobie nic nie zregeneruję praktycznie. Średnio pomyślane, żeby nie mówić wręcz, że beznadziejnie. No ale niech będzie. O mój Boże. Wydaje mi się, że zdążyłem tego dotknąć, no ale okej, powiedzmy, że nie. Dobra, ale moi drodzy, myślę, że w tym miejscu byśmy sobie zakończyli ten odcinek, także postaram się odzyskać tę fantastyczną skorupę w następnym materiale. Zobaczymy, co w ogóle z tego wyjdzie. Czy uda mi się je uzyskać, bo widzę, że no, może być kiepsko z przeżywalnością w tamtym miejscu. I zachęcam oczywiście do zostawienia kciuka w górę. Myślę, że dzisiaj sobie skończymy na jednym odcinku, ale to jeszcze zobaczymy. Może udałoby mi się nawet dwa nagrać. Tak czy inaczej, zachęcam serdecznie do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco i do oglądania kolejnych materiałów, a także innych rzeczy na kanale. Dzięki wielkie i do zobaczenia z tym razem. Znowu wyszedł taki naprawdę długi materiał, ale myślę, że wam się powinien spodobać, bo naprawdę zrobiliśmy tutaj bardzo, ale to bardzo dużo. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.